Film powstaje we współpracy z Epic Games. Dzisiaj zabawimy się w pogromców mitów i sprawdzimy wszystkie sekrety gry LEGO Fortnite. Jeżeli jeszcze nie grałeś w grę LEGO Fortnite, zrób to właśnie teraz. Klikaj pierwszy link, który znajduje się w opisie, a gierka ci się pobierze. Uwierzcie mi na słowo, spędzicie w tej grze masę godzin, bo jest naprawdę rewelacyjna. Otwarty świat robi robotę, walczymy z różnymi mobami, budujemy niesamowite konstrukcje, a zresztą, co ja będę wam gadał, oglądajcie film do samego końca, a dowiecie się sporo ciekawostek. Jak naprawić szybko wszystkie bronie totalnie za darmo. Wystarczy, że wejdziemy w skrzynkę, klikniemy otwórz, następnie wsadzimy wszystkie zepsute itemy. Czaczku, masz coś zepsutego? Mam. Ja bym tutaj dał kuszę. O, daj kuszę. Okej, okay, spójrzcie na to. Itemy są zepsute, wracamy, biorę kill-off, rozwalam kill-offem skrzynkę, podnoszę teraz wszystkie itemki i uwaga, moi kochani, spójrzcie na to! Wszystkie itemy są nówki sztuki! Niesamowite! Co jest? Zarąbiste. Mit potwierdzony, zostawcie łapkę w górę, a my lecimy z kolejnym. Czy ten piękny motylek wskaże nam miejsce, w którym znajduje się skarb? Sprawdźmy to. Uwaga! Uwaga! Tak jest! Pokazał nam, gdzie jest skrzynia! A co w tej skrzyni? O kurcze, wilczy pazur, nasiona maliny oraz ostra papryczka. Mit potwierdzony. Czy podczas zbierania granitu spod kamienia może wyskoczyć pająk? Sprawdźmy to. 1, 2, 3, na razie nic. 4, okej. 10. 11. O! Jest! Przy 15 razie wyskoczył pająk. Na razie, gościu, więc uważajcie. Mit potwierdzony. Czy szkielet, który obrał jako cel Szaka, zacznie mnie atakować, kiedy Szaku będzie w powietrzu? Podleć wyżej jeszcze. Okej, cały czas Szaka rzuca. Ja do niego podchodzę i co? Gościu? Halo? Na głowę ci stanę. Rzuć we mnie! Rzuć we mnie! Okej? Nic, cały czas we mnie. Nic! On jest cały czas stargetowany na Szaka. Ale głupek. Szkielet nie przerzuci się na inną osobę, więc mit obalony. Czy podczas burzy może trafić mnie piorun? Uwaga! Czekam! Czekam! Stary, może miecz trzeba wyjąć, metalowe! Wyciągnąłem! Proszę o piorun! Wow! Ja postawię schody wyższe. O, patrz, dostanę, patrz na mnie! O! Dostałeś! Jaki cudem? Tak, bo to stary, nagle prądy się dookoła mnie zaczęły pojawiać, musisz pochodzić. Zdrowie. Patrz, idź tam, gdzieś punkt widziałem, dobra, robi. Jest szansa dostać piorunem podczas burzy. Szukamy. Jest, uwaga, 3, 2, 1! Bum! Dostał! Mit potwierdzony! Ale beka! Czy zwykłe szkielety potrafią przeżyć, kiedy jest dzień? Sprawdźmy to, uwaga. Rzucamy jednego, rzucamy drugiego. Pyk! I uwaga! O! Wychodzą! Wychodzą z podziemi! One żyją! Normalnie, stary, w ciągu dnia! A! I nic, nawet cię gonią! I nic, goni mnie z mieczem! Mit potwierdzony. Jak je zrespimy, to już zostaną żywe, nawet podczas dnia. Czaku, jak myślisz, czy w tej grze występuje tasie... Nie ma opcji, co ty gadasz. Chodźcie, zobaczcie. Nawóz! Nie. Ptaszek szedł i narobił. Podnoszę. Nie, co to jest? Nie mogę podnieść. Mam za dużo w ekwipunku? Ja podniosłem. Tak. Nawóz, odchody zwierzęce, które można wykorzystywać do uprawy. O proszę, patrz, dzięki temu... Patrz pod nogi, taki podpis. A rzuć kupę, zobaczymy, czy można w nią wdepnąć. Uwaga, tak, mogę postaram się wdepnąć w nawóz. O! No i wdepłeś. Podnoszę. Masz na bucie. Czyli zwierzaki normalnie robią kupę, mit potwierdzony. Czy woda amortyzuje upadek? Uwaga, 3, 2, 1, lecę. Let's go! Rybka lubi pływać, uwaga! Normalnie! Możecie śmiało walić na banie. Mit potwierdzony. Szaku odnalazł jakiś glitch. O co chodzi? Stary, jak jesteś obok tutaj mielizny przy brzegu, jak spadniesz do wody, to wpadasz pod mapę. Patrz, co się dzieje. Uwaga, jestem wysoko. Spadamy. I czarny ekran. Szaku jest pod kamieniem. Co patrz, jest? Jestem tutaj. Na lądzie. Ja też chcę spróbować. Lecę. Uwaga! Nope. Mi nie zadziałało, dobra. Ale jak widzimy, Szaku popsuł gierkę. Mit potwierdzony. Wzbijając się w górę, możemy sprawdzić, czy jest jakaś maksymalna linia wysokości. Sprawdźmy to. Cały czas wzbijam się do góry i uwaga! O, tak! To jest maksymalna wysokość. Wyżej polecieć się nie da. No to teraz wskoczmy na główkę. Let's go. Na mieliznę wale. Ostro pod mapę! Rybka jednak umie pływać. Maksymalna granica jest ustalona, więc mit potwierdzony. Jak dobrze wiemy, moi kochani, szkielety nie mają mózgu. Więc czas sprawdzić, na ile są inteligentne. Czy jeżeli ucieknę szkieletom na przykład na schody, to one za mną wejdą po schodach? No, zapraszam. Puste głowy. Ha!
Głuptasy! Nikt z was nie potrafi po schodach chodzić? Hop! Ale za to mocno bijecie. Także mit obalony. Czachotrupy to jednak głąby. Czy możemy szkielety zamknąć w naszym domku i one zostaną tam uwięzione? Sprawdźmy to. Aha, cia, cwaniaczki. Dawaj. One z kimś tam walczą. Dobra, zamykam go. Ha! Mamy więźnia w środku. On już stamtąd nie wyjdzie. Ty, rozwali nam drzwi? Walczy, no. Nie walcz, to nic nie da. Co on tam jest dalej? Zginął. Stary, pod ziemię się zakopał, bo dzień wstaje. Niemożliwe. Tak. Niemożliwe. Nic go nie powstrzyma, nawet drewniana podłoga. Szkielet przed wstającym dniem, nawet przez drewnianą podłogę ucieknie. Mit potwierdzony. Na tej polanie pasą się wszystkie możliwe zwierzęta, które są dostępne w grze LEGO Fortnite. I sprawdźmy teraz, czy każdy z tych zwierząt w zamian za to, że ich nie... a je tylko i wyłącznie pogłaskamy, dadzą nam jakąś nagrodę. Zacznijmy od pana byczka. Panie byczku, mogę pana pogłaskać? Nie mam czerwonej peleryny. Spokój. Głaskamy. Głaskamy byczka i byczek nam daje co? Mleczko. To bardziej krówka chyba była. Okej. A ta łaciata, jak ją pogłaskam, co nam da? Kefir? Śmietana! Żartuję, mleko oczywiście. I co z takim mleczkiem możemy zrobić? Podnieśmy sobie to mleczko. Mleko, moi drodzy, możemy sobie oczywiście wypić. Wasze zdrówko, okej. Okay. Czy możemy pogłaskać kurczaczka? Możemy też pogłaskać kurczaczka. Wracaj, kurczaczek. Głaskam cię ładnie i... z kurczaczka spada nam oczywiście, że jajeczko, które możemy też sobie zjeść. A co nam da owieczka? Pogłaskajmy ją. No, moja kochana, chodź tu. No, głaskam cię. Owieczka nam daje... wełna! Pięknie! Każdy zwierzaczek daje nam jakiegoś fanta, kiedy go pogłaskamy, więc mit potwierdzony. Czas sprawdzić kilka mitów związanych z emotkami. Jeżeli chcecie, abym sprawdził jakąś emotkę, no to napiszcie jej propozycję w komentarzu, a my ją z Szakiem sprawdzimy. Na początku, Szaku, taką aktywną emotkę w kształcie saksofonu. Czy można zagrać na saksofonie w LEGO Fortnite? Hehe! Ale oczywiście, leci. Że tak! Zobaczcie, jak nóżką tupta! Mocne! Dobra, a rzucanie dolarkami? Wow! Jaka jakie kapucha? Dolarki? Ty, tam jest normalnie napisana waluta! Ile to jest? Po stówce tak. Się sypie! Zielony, czerwony, lecą. Niebieski! Ale bajer! Patrz na to! Ej, mocne! Ja będę się tak samo cieszył, jak każdy stawił łapkę w górę. Słuchajcie, moi drodzy, czas sprawdzić na szpadę. Nowa emotka. Wow, mam szpadę, wow. 64 napisane. Ty, on za każdym razem pisze inną cyfrę? Uwaga, tyle łapek w górę proszę. 52 tysiące, albo 5200. Spójrzcie na to. Normalnie jest grana Zośka, Szaku. Ła, normalnie lecę jak Naruto. Patrz. Stary, jaka a patrz prędkość. To kula śnieżna. I co, będzie tam śnieżek? Ty, śnieg się sypie. Zobacz, nad nami! Nad nami się śnieg sypie, normalnie! Jest śnieg! Ale czadowe emotki. LEGO Boombox! Ej, wszystko jest w LEGO, mega mocne! O, wspólna emotka! Jest możliwa? Uwaga! Tak! Normalnie, LEGO piona! Let's shot! Jakie serce było w kształcie LEGO, widziałeś? Piękne to jest, niesamowite! Widzowie, a tutaj dla was serducho od palucha rybnego. Proszę bardzo. Jakie czadowe. Czy można tańczyć na kiju w LEGO? Widziałeś to, stary? Normalnie kij drewniany. Salto w tył. O kurczę, ale kozak. Patrz, karate kid. Nope. A, nie dałeś rady. Jeszcze raz. Nope. No i lipa, niestety. Jak widzicie, emotki wszystkie działają, więc mit potwierdzony. Czas sprawdzić, czy kaktus kuje w LEGO Fortnite. Uwaga, 3, 2, 1, to będzie bolało. Lecę. Nope. Nie! Nie da się! Nie kuje kaktus, co się dzieje? Nic. Myślałem, że chociaż troszeczkę będzie odbijał. Niestety, mit obalony. W LEGO Fortnite, kiedy zeskoczymy z dużej wysokości, dostajemy... A! Obrażenia i to spore. A co jeśli odbijemy się od gejzera i polecimy bardzo, bardzo daleko w dół? Czy też otrzymamy damage i przez to niestety zginiemy? Lecimy. Let's go. Lecę! Uwaga! Na dół! O! Gejzer jednak amortyzuje upadek. Mit potwierdzony. Czy przyjazne moby potrafią pływać? Uwaga. Zrespił się, to była krowa. Chodzi po dnie. Kurczak. Znikła, znikła. Znikła? Tak. Kurczak ginie? Owca ginie? O! Patrz, zniknął jednak! Okej!
czyli moby przyjazne nie potrafią pływać. Mit obalony. Czy Brutal potrafi pływać? Sprawdźmy. Uwaga! O! Jest pod wodą! Poszedł na dno! Od razu ginie! Niestety Brutal nie potrafi pływać, więc wiemy, jak w łatwy sposób go pokonać. Wystarczy zlurować go do oazy. Sprawdźmy teraz Brutala lodowego. I uwaga! Brutal lodowy też nie potrafi pływać. Mit obalony. Czy moby mogą ze sobą walczyć? Uwaga. No. Przeatakuj, przeatakuj, przeatakuj. Szkieleta, przeatakuj szkieleta, proszę. O! Zabił go. Jak widzicie, moby mogą pokonać siebie nawzajem. Mit potwierdzony. Czy piaskowy Brutal potrafi korzystać z gejzera i się od niego odbić? Sprawdźmy to. Rzucamy centralnie na gejzer. Odbiło się i uwaga. Respi się Brutal. No chodź maleńki, chodź. Odbij się od gejzera. Wow! No! Dawaj, maleńki. Ało! To bolało. Rozwalił wszystko. Strzela! O, mocny. Musisz odejść. Albo zginiesz. Okej, okay, rzucamy drugiego Brutala. O kurcze. Chyba się źle zrespił. Chodź, chodź, chodź maleńki, chodź, 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 chodź. Nie bij kurczaka! No i wyjaśnił kurczaka. Jego! Zjadł go! No, zjadł! Brutale jedzą kurczaki! Poleciał do góry, widziałeś? Ta, leciutko go uniosło! Jeszcze raz! Myt potwierdzony! Łapka w górę. Jak dobrze wiecie, w grze mamy dostępne trzy Brutale. Zwykły, epicki lodowy i epicki piaskowy. Czy Brutal lodowy może przetrwać na pustyni, gdzie jest mega gorąco? Sprawdźmy to. Brutale mają dużo życia, więc fajnie by było zobaczyć jego pasek postępu życia, jeżeli jest możliwy. Nie da rady tego zobaczyć, więc poczekajmy. Okej, teraz już widzę jego pasek. Czy ten pasek będzie mu cały czas spadał? Jak widzimy, Brutal lodowy bardzo sobie dobrze radzi w wysokich temperaturach, więc niestety mit obalony. Teraz sprawdźmy kolejny mit. Co się stanie, kiedy dwa Brutale się spotkają? Czy zaczną ze sobą walczyć? Uwaga, rzucamy. Resp się! Nie uderzył go? Nie uderzył go? Kolejny Brutal. Trzy Brutale naraz! O! Jeden padł! Ale dlaczego? A weź rzuć kolejnego. Czyżby nie można było zrespić trzech Brutali naraz koło siebie? Rzucam? Tak, tylko dwa mogą być, stary. O kurczę, ale trafiliśmy mita. Tylko dwa Brutale maksymalnie mogą być koło siebie. Szako, nie obżeraj się tak. Czas sprawdzić kolejny mit. To jest takie pyszne, stary. Domyślam się, moi kochani. Kiedy chcemy wejść do kopalni, nie możemy przejść dalej, bo jest taka magiczna bariera. Ale czy za tą magiczną, przezroczystą barierą możemy zrespić Brutala? Uwaga, chyba raczej nie, odbije się. Nie, do tyłu się odbił, stary. Uciekam do kopalni, nara. Aha, świetnie, świetnie, super. Mit obalony. Czy lodowy Brutal potrafi pływać w lawie? Sprawdźmy to. Gdzie on jest? Na dole. O, zrespił się! Od razu pada! Niestety Brutal nie potrafi pływać w lawie. Mit obalony. Kurę i kurczaka można pogłaskać, ale czy można pogłaskać wilka? Chodź, chodź, malutki. Nie bój się, nie bój się, ja chcę cię pogłaskać. A masz w ryja z lewego prostego. Nie da się go pogłaskać! Ała! Uciekam! No chodź, cwaniaczku. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. A jednak! Spadł na dół. Wilka nie da się pogłaskać, więc mit obalony. Czy szkielety, które mnie gonią, dalej będą mnie atakowały, kiedy nastanie dzień? Sprawdźmy to. Czy są zwykłymi tchórzami, no? 3, 2, 1. Dokąd? Wracaj tu! Nie da się go trafić! Jak już dał nura w piasek. Szkoda, jednak są tchórzami. Mit potwierdzony. Czy amunicję, którą wystrzelimy z kuszy, możemy podnieść? Raz. 2. Sprawdźmy. Amunicja jest wbita w ziemię? Tak! Możemy zebrać na se strzały, więc tak naprawdę mamy nielimitowaną amunicję. Mit potwierdzony. To jest turlacz. Wow! Wow, 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 który nas atakuje właśnie w ten sposób. Sprawdźmy, czy kiedy on się turla, możemy go zaatakować. Turlaj się, strzał! Wow! Dostał za zero! Czyli turlacz tak naprawdę jest nieśmiertelny, kiedy atakuje? Uderzam. Bum! Normalnie, kiedy się nie turla, dostaje 14. A kiedy się turla... Uderzamy go za zero! Okej! Okay. Czyli turlacz podczas obracania się jest nieśmiertelny. Mit potwierdzony. To, moi kochani, jest bombeczka, którą możemy podnieść. Sprawdźmy, czy bombeczka wybuchnie, kiedy nią rzucimy. Uwaga, leci!
Tak jest! Mit potwierdzony! Bumbeczka wybucha, kiedy nią rzucimy. Czy jak strzelimy z kuszy do bumbeczki, ona wybuchnie, uwaga. Tak jest! Mit potwierdzony, bumbeczka wybucha, kiedy w nią strzelimy. Czy bumbeczka wybuchnie, kiedy Szaku ją wsadzi do ogniska? Uwaga! To jest dynamit! To jest dynamit! To jest dynamit! Nie! Pomyliłem się! Łąbie! Tak samo wygląda! No i po ognisku. Załaduj bumbeczkę. Na ognisku je postawić nie mogę, ale obok. Okej, obok też się nie da? A ognisko na bumbeczce? Czekaj, sprawdzam. Nie, no nie da się, no co ty. To szkoda, ale jak uderzymy z miecza? O! Jak uderzymy z miecza, dobra, jednak się podpaliła! No i super, dzięki. No i tylko full web został, czyli za każdym razem jak dotniemy bumbeczkę, ona wybucha. Pamiętajcie. Sprawdźmy, czy turlacz też może odpalić bumbeczkę. Uwaga. No chodź, wariaciku. Dawaj, rzuć w nią i niech wybuchnie. No! Leci! Stary, on normalnie wybuchł! Niesamowite, mit potwierdzony. Turlacz też podpala bombeczkę. Co jest? Jak widzicie, w Lego Fortnite też występuje tajemniczy bunkier. Czy możemy go otworzyć, jak myślisz? Sprawdźmy to. Mam przygotowane dynamity, stary. Damy dużo, żeby... A możemy postawić na górę? Nie, nie możemy postawić na górę, nie. Cyk, cyk. Dobra, chyba styknie, mi się wydaje. Co ty gadasz? Trzeba dołożyć do pieca. O. Odpalam. 3, 2, 1. Patrz! Rozsypał się? Ej! Tak! I nie ma! Ej! Jak widzicie, bunkier można zniszczyć, ale nie da się do niego wejść, więc mit nierozstrzygnięty. Czy nasza skrzynka potrafi naprawić grappler? Jak widzicie, mój grappler ma 17 ładunków. Kiedy wsadzimy go do skrzyni, a następnie wyjmiemy, powinien zostać naprawiony. Uwaga, sprawdzamy. Tak jest! Jak widzicie, mój grappler teraz ma 30 ładunków. Mit potwierdzony. Czy w LEGO Fortnite możemy spotkać Klombo? Z Twittera użytkownika iFireMonkey dowiadujemy się, że likerzy wykopali z plików pewną informację, która mówi nam, że w grze jest firma, która nazywa się Klombo Mail i dostarcza ona paczki. Dodatkowo ta sama firma prowadzi podcast, który nazywa się Bricky Mystery, czyli tajemnicze klocki. Więc moi kochani, jest bardzo duża szansa na to, że w następnej aktualizacji Klombo zostanie dodane do gry. Jeżeli chcielibyście, żeby tak było, zostawcie łapkę w górę. Czy Krzak amortyzuje upadek? Krzaku, ty nie trafiasz, ja trafiam. Lecę! Poszedł. Okej. No i padłem. Jak widzicie, da się zabić! Teraz ja trafiam w Krzak, uwaga! Żyje! Mit potwierdzony! Ale kozak! Czy Brutal zginie, upadając z wysokiej wysokości? Aha! To niezły Brutal. Poleciał na dół. Postawmy może go tak. Okej, okay, odbił się. Jest! Respi się! Dawaj, wariacie! Dawaj na dół! Nie rozwal mi tylko mojego statku latającego! Leci! Spadł! Zabił się! Ha! Ale słabeusz! Mit potwierdzony. Przed nami prawdopodobnie najwyższy szczyt w LEGO Fortnite. Ten lub ten. Sprawdźmy, czy na szczytach tych gór znajduje się skrzynka z jakimiś super rzadkimi itemami. Jak widzimy, na pierwszym szczycie znajduje się skrzynia, ale czy będzie w niej jakiś rzadki skarb? Uwaga. Bum! Pszenica, jedwab i malina. Okej, okay, czyli zwyklaczek. Na drugim szczycie również znajduje się skrzynia, więc jeżeli chodzi o szczyty, to mit potwierdzony, ale czy w nich jest jakiś rzadki lód? Sprawdźmy, otwieramy i... ziarno pszenicy, jedwab i 4 bełty. Mit obalony. Super skarbów tutaj nie znajdziecie, a szkoda. Czas na ostatni mit. Czy to prawda, że wszystkie stroje, które mieliśmy dostępne w szafce w grze Fortnite, teraz będziemy mieli dostępne w naszej szafce LEGO Fortnite? Klikamy LEGO. Jak widzicie, paluch rybny zamienił się w palucha rybnego z klocków LEGO. Kiedy wejdziemy w szafkę, nasza szafka jest pełna. Mit potwierdzony. Jeżeli wam się podoba ta gierka, pamiętajcie, że możecie ją pobrać z linku w opisie. Uwierzcie mi, gierka wam się naprawdę spodoba, ja się w nią mega wkręciłem. Na dzisiaj to było tyle, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!